30 dębickich seniorów otrzymało ogólnopolskie karty seniora, które upoważniają do zniżek w wielu firmach i sklepach na terenie całej Polski. Dzięki podpisanej przez włodarzy miasta umowie do programu może dołączyć każdy mieszkaniec Dębicy, który ukończył 60 rok życia. W ubiegłym tygodniu miasto podpisało porozumienie z krakowskim stowarzyszeniem Manko, przystępując tym samym do programu ogólnopolskiej karty seniora, która upoważnia jej użytkowników do zniżek w całym kraju. Jako pierwsi karty otrzymali seniorzy z placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednak kartę seniora może otrzymać każdy dębiczanin, który ukończył 60 rok życia. Jest to kolejna inicjatywa włodarzy wspierająca aktywizację osób starszych. Przypomnijmy, że mieszkańcy naszego miasta mogą też korzystać z dębickiej karty seniora, którą wydano już ponad 400 osobom. Trzeba ich aktywizować, trzeba, żeby wychodzili z domu, żeby nie byli samotni, żeby się czuli potrzebni, bo wtedy człowiek jest zaopiekowany, jak ma ruch, jak wychodzi do ludzi, lepiej się czuje, dłużej żyje, mniej korzysta z leków, z lekarza. Ogólnopolską kartę seniora honoruje ponad 1200 firm i sklepów na terenie całej Polski. Mieszkańcy naszego miasta, którzy dołączą do programu, będą mogli uzyskać zniżki m.in. na zakup sprzętu medycznego czy na korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych. Karta respektowana jest również w wielu sanatoriach, klubach fitness, a także restauracjach, cukierniach i kawiarniach w naszym kraju. Myślę, że mieszkańcy Dębicy powinni być zadowoleni, że coś takiego jest akurat nie w Dębicy robione, bo wiele miast już w tą ogólnopolską kartę seniora weszło. No myślę, że będą mogli korzystać z różnych ofert. Tych ofert jest bardzo dużo, bo jeżeli się wejdzie na stronę internetową Głosu Seniora, bo to firma Manko, ale Głos Seniora. Tam jest ponad 2000 jak nie więcej pozycji. Miasta są od A do Z właściwie i z różnych form będą mogli korzystać. Czy to są też firmy, które na przykład refundują, czy w jakiejś mierze refundują baterie na przykład do aparatów słuchowych, czy to są jakieś bilety do, tak jak mamy przy dębickiej karcie seniora, gdzie mamy bilety do MOK-u, do MOSIR-u zniżki, więc myślę, że i tutaj będzie też dużo takich propozycji dla Państwa. Mówię, wyjeżdżamy do różnych miast, może ktoś jedzie na przykład do Zakopanego, jedziemy do Hołowa na piękne termy i tam też są honorowane ogólnopolskie karty seniora, więc dlaczego dębiccy seniorzy nie mają z tego skorzystać? Do akcji dołączyły także 4 dębickie firmy, jednak zdaniem pomysłodawców tego projektu liczba regionalnych przedsiębiorstw w najbliższym czasie z pewnością powiększy się. Zatem karta to kolejny trafiony pomysł, z której mamy nadzieję chętnie będą korzystali nasi seniorzy. Wszyscy chętni, którzy chcieliby uzyskać taki dokument, mogą składać wnioski w Dębickim Domu Seniora przy ulicy Rzeszowskiej 15.